Witam szanownych majstrów. Sprawa dotyczy mrugającej kontrolki świecy żarowej, która między innymi sygnalizuje uszkodzony czujnik G210, który znajduje się w baku paliwa. Na komputerze, jak widać, usterka, no, słabo tutaj widoczne jest, ale wyświetla się w ten sposób. Kod błędu 01441, czujnik braku paliwa G210, przerwa, zwarcie z plusem. I teraz mniej więcej tutaj z kolegą Mateuszem pokażemy, jak usunąć tą usterkę. Tutaj jest pokazane lekkie sadomaso, czyli rozcięcie, że tak powiem, tej podłogi stereopanowej, ale niestety auto już w takim stanie tutaj do nas trafiło, także na to nie mamy wpływu. Normalnie jakby chcieć to rozebrać, tą podłogę, bo trzeba niestety w Audi A6 rozebrać tą podłogę, znaczy się podnieść ogólnie to trzeba usunąć prawy boczek i lewy boczek samochodu i dopiero wtedy jesteśmy w stanie wyciągnąć, Mateusz weź tak trochę posiedź, żeby tego, wtedy jesteśmy w stanie wyciągnąć tą stereopanową podłogę. Teraz tak, my tutaj już mamy wprawdzie to rozkręcone, wyciągnięte, ale mniej więcej opiszę jak to wyciągnąć, jak doprowadzić do wymiany, do naprawy po prostu tej usterki, nie? I teraz tak, żeby wyciągnąć ten kosz, w którym znajduje się pompa paliwa, która nie tłoczy wprawdzie paliwa do komory silnika, ale ta pompa jest tylko i wyłącznie po to, żeby ten kosz, który no de facto zaraz pokażę, on jest wsadzony w bak paliwowy, on musi być non-stop napełniony, czyli ten kubeczek, który tutaj widzimy, on jest tu dosłownie napełniony paliwem po to, żeby po prostu dostarczyć stałego poboru paliwa do pompy paliwowej, pompy wtryskowej, która znajduje się przy silniku. Ale fizycznie to paliwo jest pobierane na zasadzie, no jest pompa po prostu mechaniczna, podciśnienie zasysa samoistnie z tego kosza. Ta pompka elektryczna, powtarzam, tylko i wyłącznie napełnia ten kosz, nic poza tym. Ale ta pompka uruchamia się dopiero wtedy, kiedy poziom paliwa w baku jest taki, który, że tak powiem, uniemożliwia samoistne napełnienie tego kosza. Czyli poniżej, mniej więcej oczywiście ja mówię, poniżej poziomu kosza. A sprawdza to czujnik, który znajduje się, on ogólnie się znajduje tutaj w tym koszu, ale teraz jest to zdemontowane, zaraz to pokażemy. I tam jest taki pływak po prostu, który pokazuje, że na przykład paliwo spada do jakiegoś poziomu, ta pompa musi się uruchomić i za pomocą wężyków i ssaków, które są w baku paliwowym, zasysa, ta pompa pracuje już wtedy w trybie ciągłym, zasysając paliwo i podając je do tego kosza, nie? No i teraz tak. Wiadomo, no tutaj odkręcamy klapkę taką metalową na 3 śrubki, zdaje się, to jest banalnie proste. Odpinamy przewody, ten jeden przewód to jest właśnie od pracującej pompki paliwowej, ten przewód jest od tego, tak? czujnika G210, także to jest takie coś. Dodatkowo jeszcze, tam z boku, Mateusz, przyświeć. Z boku widzimy ten zielony, że tak powiem, element. To jest w pionie wpięty czujnik poziomu paliwa, który nic nie ma wspólnego, sam ten czujnik, kompletnie nic nie ma wspólnego z uruchomieniem tej pompy elektrycznej. Czyli on tylko i wyłącznie podaje wartości na wskaźnik paliwowy i może nam wskaźnik pokazywać na przykład, że mamy paliwo, a i tak pompa się nie uruchomi. Do uruchomienia pompy tylko i wyłącznie za uruchomienie pompy odpowiada ten czujnik G210. Taki pływak, który mówię, za chwilę pokażemy. To, żeby wypiąć, jakby ktoś miał z tym problemy, już przy okazji powiem, to zielone, które tam w głębi, jak się, może teraz to słabo widoczne jest, ale jest pływak po prostu pokazujący poziom paliwa, żeby to wypiąć, przytrzymaj na chwilę. Przytrzymaj. Żeby to wypiąć, to musimy włożyć, że tak powiem, dłoń. Najlepiej mieć wypompowane paliwo. My tutaj akurat mamy jeszcze paliwo w baku, co no, jakiś tam dyskomfort daje, ale jak wypompujemy paliwo jakąś osobną pompką całkowicie do zera i tam wsadzimy rękę od drugiej strony tego, to jest na tej zasadzie, że naciska się na zielony element, który tam w głębi jest leciutko taki ząbek i podnosi ten element czujnika do góry. Także jakby miał, mówię, ktoś z tym problemy, to tak się to demontuje. My nie mamy potrzeby demontowania tego, dlatego no, jest to wsadzone tam i nie ruszamy tego. Problem był z tym czujnikiem G210. Widać wyraźnie po 10 latach, bo mniej więcej tyle ma ten samochód, ile brudu i syfu zgromadziło się tutaj w tym koszu paliwowym.
to wszystko na dole, co widzimy, te meduzy, że tak powiem w cudzysłowie, ten gnój, bo to inaczej nie można nazwać, to jest brud, który gdzieś tam się osadził w baku z paliwa, no nie wiem, z różnych tam względów. No w każdym razie to oczywiście będzie wyczyszczone, zanim to wszystko złożymy w jedną całość. I teraz tak, po odkręceniu tej klapki, no pokazuje nam się już nie tyle ten widok, co teraz widzimy, bo to już jest ze zdemontowanym koszem. Mamy po odkręceniu klapki tutaj taką pokrywkę, tu dosłownie, później ją pokażę, bo też jej tutaj nie ma. Tutaj pokrywkę, do której jest przyczepiony tak, wężyk paliwowy, który prowadzi paliwo do komory silnika, i wężyk, zdaje się, drugi jest przelewowy i tu akurat tak, w tym wypadku jest wężyk Webasto, bo ten samochód posiada Webasto, czyli dodatkowe ogrzewanie postojowe, dlatego są trzy wężyki. Normalnie są dwa wężyki, jeden jest dostarczający paliwo, a drugi jest powrót tego paliwa, nadmiar tego paliwa powraca do zbiornika. I to odpinamy, że tak powiem, przy rozwarciu tej klapki. Odpinamy też te elektryczne kostki, po czym po wyciągnięciu, to jest na uszczelce, taki biały element na uszczelce, o tutaj widać tą uszczelkę czarną gumową. Wcześniej oczywiście odkręcamy ten kołnierz, bo może jak trochę to nieregularnie mówię, ale mamy tutaj taki kołnierz, który najzwyczajniej w świecie się odkręca. I mówię, po odkręceniu tego kołnierza wypinamy to, co powiedziałem, wyciągamy tą klapkę białą i ukazuje nam się w głębi coś takiego, ale to, co teraz ja tutaj przytknąłem, to jest w środku. Też to tak nie wygląda, bo to już jest, mówię, jakaś tam destrukcja, to jest rozebrane. My tam na stole pokażemy mniej więcej, jak to rozebrać, ale coś takiego się pojawia. I teraz tak, żeby wyciągnąć ten element, ten dosłownie, który jest tam w głębi wsadzony i który też jest, jak widać tutaj, są wężyki, które w baku już, to już jest w baku dosłownie przyczepione. Jest do tego zainstalowany przewód paliwowy, który właśnie ssa, czyli ta pompka, poprzez ten tutaj wężyk, wysysa paliwo z baku i kieruje go do kosza. To też musimy rozpiąć. Rozpięcie tego, no to standard, jeżeli chodzi o rozpięcie wężyków paliwowych. Naciskamy z dwóch stron, tak jak ja tutaj. Nie mogę tego zademonstrować, bo to jest po prostu w głębi baku. Także no myślę, że jak ktoś jest choć trochę inteligentny, to sobie poradzi. Wypinamy po prostu ten wężyk paliwowy, żeby to było już na wierzchu, żeby to nam nie kolidowało i można było to wszystko wyciągnąć. A jeżeli chodzi o sam demontaż tego kosza, to ręką wsadzamy, jeżeli ktoś zdoła wsadzić dwie ręce. Oczywiście Audi przewidziało specjalnie do tego przyrząd, no ale my tego przyrządu nie mamy i można sobie poradzić bez tego przyrządu. Z boku. A te już daj coś się pokręcę, pokażę, gdzie jest po prostu, przyświeć tam. Tutaj, jak widzimy, nie wiem, czy to będzie widoczne, tu widzimy, jest taki CU po niemiecku napis. Jest strzałka, która kieruje nas w dół, widać tą strzałkę, jest jedna kreska, druga kreska i jest napis CU. CU to znaczy, że w tą stronę jest zamknięte, ogólnie rzecz biorąc. Jak otworzymy tutaj ten bak paliwowy, to będziemy mieli zamknięty kosz paliwowy, ale jak go odkręcimy, w tym wypadku w kierunku przeciwnym do kierunku zegara, ja to już pokazuję. Tutaj widzimy ten ząbek, tu. Tu widzimy ząbek i tak. Normalnie, tam są oczywiście takie same ząbki w tym koszu, który pozostał w baku. Tu i przekręcając to, zaraz, żebym się nie pomylił, żebym nie zbił stropu. Przekręcając to tak, w kierunku przeciwnym do kierunku zegara, stąd, tutaj, że tak powiem, weź trochę latarkę, bo to tak. Normalnie ten ząbek jest tu zaczepiony, kiepsko widać, bo wiesz, o co chodzi, kontrast idzie. Normalnie ten ząbek, o tu teraz dobrze, jest tutaj zaczepiony, widać tutaj delikatny garb, jest po to ten garb właśnie, my musimy go przezwyciężyć tym swoim odkręcaniem. Jak przeskoczy nam przez ten garb, takich motylków mamy chyba trzy, to wejdzie nam na tą powierzchnię, a na tej powierzchni już normalnie możemy wysunąć ten kosz do góry. Ja pokażę na innym przykładzie, tu jest lepiej może widoczne, widzimy tutaj ten suwak całkowicie nie robi nam oporu już do góry, ale jak go przekręcimy w kierunku zegara, czyli zakręcając go, wskakujemy ząbkiem na tutaj do tego wyżłobienia. Ale mówię, jest tutaj opór polegający na tym, że tutaj jest taki delikatny ząbek. Czyli ten ząbek musimy, ten kosz musimy przesunąć około no 1,5 centymetra, żeby to wyszło. Jeżeli poczujemy, że w kierunku przeciwnym do kierunku zegara on się wypiął, będzie takie kliknięcie, wtedy możemy go normalnie pociągnąć do góry i wyciągamy go na zewnątrz. I teraz przemieścimy się już nie tutaj, tylko do stołu i pokażemy mniej więcej, jak funkcjonuje
jak funkcjonuje ten czujnik. No i sprawa wygląda tak. O, to jest też taki stelaż, który fizycznie jest zamontowany, tak jak teraz pokazuję, dosłownie, w ten sposób. Żeby go wypiąć, to już możemy zrobić, jak mamy ten kosz na zewnątrz akurat, nie? My to mamy zdemontowane. Tutaj widzimy takie ząbki. Jeden ząbek, drugi, trzeci, czwarty. Tutaj mamy dziurki, prosta sprawa, to jest wpięte w te dziurki. Musimy delikatnie podważyć sobie jakimś śrubokręcikiem, każdy ząbek po kolei wypiąć i w zasadzie to wyciągamy na zewnątrz. Jak to wyciągniemy na zewnątrz, to w środku, w tym elemencie tutaj, w tej rurce, tu dosłownie, jest właśnie usytuowany ten czujnik G210. Tak to wygląda. On ma takie dwa motylki na bokach i te motylki tak samo, wszystko polega na tym, że to się gdzieś tam zatrzaskuje. Te motylki, tutaj są prowadnice, tak jak widać. Tu jest prowadnica i tu, gdzie jest ta dziurka, on ma koniec swojego, że tak powiem, ma miejsce docelowe. Czyli on tu się, ja teraz nie będę tego wkładał specjalnie, bo nie ma sensu. W każdym razie, jak będziemy demontować, czyli naciskamy z dwóch stron tu i tu te białe, że tak powiem, plastiki i on wyjdzie do góry i mamy wtedy taki widok, jak tutaj nam się ukazał. My tutaj mamy... Wyłącz, Mateusz. My tutaj mamy dwa te czujniki, żeby pokazać, jak funkcjonuje mniej więcej. Może nie tyle pokazać, ale no, jak wygląda rozebrany. To jest uszkodzony, który został wyjęty z tego samochodu, właśnie który sygnalizował to uszkodzenie tego czujnika G210, a to już jest czujnik no, używany, ale sprawny. I teraz tak. Ten czujnik funkcjonuje na tej zasadzie, że tutaj mamy magnes. To jest taki pływak magnes, o tak to nazwijmy w skrócie. W środku, bo to jest oczywiście rozbierane, tak to wygląda. Tak to mniej więcej wygląda. A żeby to rozebrać, to już mówię, to jest spięte razem. I żeby to rozebrać, najzwyczajniej w świecie bierzemy cienki nożyk, wkładamy troszeczkę o poniżej tej pokrywki, jak tutaj widać. Troszeczkę minimalnie poniżej. Weź może, Mateusz. Tak tu na celu i na to, a ja będę pokazywał. Trochę poniżej te pokrywki, ja pokażę, o co chodzi. O, to jest tak spięte. Ja nie chcę teraz celowo tego spinać, ale pokażę, jak to jest skonstruowane. O, jakbym to teraz kliknął, to zakleszy się. Czyli tak, milimetr od górnego wierzchka wkładamy nożyk, delikatnie podważając, to się rozpina. Wcześniej musimy uwolnić, bo tutaj też są takie na zasadzie zapinki tu. Takie dwa plastiki, które też śrubokręcikiem delikatnie podważamy. Te plastiki przytrzymują przewód, który stąd wychodzi tak naprawdę, który trzyma tą płytkę i że tak powiem cały ten element, który uległ uszkodzeniu i który daje nam odczyt jakiś, nie? Czyli tak, to rozbieramy. To mamy w środku. W zasadzie naprawa tego, tak szczerze powiedziawszy, jest możliwa. Fizycznie jest możliwa, bo wszystko jest możliwe, ale tak, po pierwsze, i teraz tak, mam jakieś takie cienki coś, żeby pokazać? Może tym od tego. Po pierwsze, czyli tak, zakładajmy, że to jest w środku w tym urządzeniu. Jeżeli jak zsuwa się ten magnes, to on chodzi mniej więcej po tym elemencie. Na górze położenia, znakiem tego, że samochód jest zatankowany, może być nawet na maksa, pływak jest na górze, pompa jest wówczas wyłączona, wskazanie na ohmomierzu pokazuje 430 kOhm, co zaraz zademonstrujemy. Na dole, jak spada paliwo, maksymalny poziom na dole tego pływaka pokazuje 100 kOhm. Zaraz to zademonstrujemy. A ten uszkodzony czujnik pokazywał tak, na górze jak mieliśmy, nie jesteśmy w stanie tego zademonstrować, ponieważ no to tutaj się już dosyć dużo zniszczyło, próbowaliśmy po prostu eksperymentem nie tyle to reanimować, co zobaczyć, jakie będą wskazania, dlatego to już fizycznie jest zdemolowane, co już nie ma większego znaczenia dla sprawy. W każdym razie tak, na górze jak ten pływak jest, to pokazywało nam 380 kOhm, a na dole, kiedy powinna być wartość do uruchomienia pompy, pokazuje 0. I właśnie to 0 powoduje to, że czujnik, że ten błąd, świeca żarowa zaczyna migać i w zasadzie fizycznie pompa nie powinna pracować. Tak, wtedy, i problem nie? pojawia się, gdy jest połowa zbiornika paliwa i to spada w dół i wtedy musi wejść pompa za zadanie i ona wtedy nie działa i dokładnie. Pojawia się błąd, zapala się kontrolka. Zapala się kontrolka. W ekstremalnych przypadkach, bo to nie ma reguły. Tutaj w tym samochodzie na przykład nie było reguły, dlatego że tak naprawdę ja w tej chwili, my nie wiemy, jakie było pokazanie na dolnym pułapie, bo mówię, zaczęliśmy tutaj grzebać, jak żeśmy bezpośrednio wyciągnęli ten czujnik, ale w tym samochodzie bezpośrednio czujnik był uszkodzony, sygnalizował uszkodzenie, ale samochód fizycznie, paliwo pompowała do kosza. Czyli on był uszkodzony, sygnalizował uszkodzenie, ale auto chodziło. Auto funkcjonowało nawet poniżej tam na przykład 10 litrów paliwa, czyli ta rezerwa była pobierana.
No ale przypadki są różne. Ale różne są przypadki, co zaraz o tym opowiemy, bo w drugiej części, że tak powiem, filmu, nie? Na tą chwilę, czyli zapraszam na drugą część, ponieważ no kończy nam